Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Ponad rok temu zacząłem obserwację nory borsuków. Sfotografowanie tych zwierząt stało się niemal moją obsesją. Zamontowana przeze mnie kamera leśna regularnie rejestrowała też obecność mieszkańców nory. Aktywność borsuków była dość spora, jednak zwierzęta wychodziły na spacery głównie nocą. Chodziłem do lasu dość często, zmieniałem kartę w kamerze i cały czas liczyłem na to, że Borys i Berta, bo tak nazwałem borsuki, pojawią się w końcu przed moim obiektywem. Spędzałem w tym lesie całe dnie, a nawet noce, czatując na borsuki. Siedziałem w namiocie i bez namiotu. By zwiększyć swoje szanse na udane zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych, zakupiłem nawet nowy, pełnoklatkowy aparat. Czas mijał, a ja wciąż nie miałem wymarzonych ujęć tych zwierzaków. Nie traciłem jednak nadziei i regularnie odwiedzałem las, gdzie znajduje się borsucza nora. W zeszłym roku jesienią kamera leśna zarejestrowała, że Berta wyraźnie nabrała masy, co wskazywało na to, że prawdopodobnie to właśnie w tym roku małe borsuki przyjdą na świat. Latem młode borsuki często bawią się i kręcą na zewnątrz nory. Zaabsorbowane zabawą, nie posiadające jeszcze złych doświadczeń oraz lęku przed ludźmi, młode zwierzęta teoretycznie łatwiej jest też podejść. To właśnie była moja szansa. I to właśnie ta nadzieja pchała mnie do lasu na kolejne sesje. Wiesz, czerwiec, krótko po godzinie 22, właśnie wracam z lasu po kolejnej sesji z borsukami. Miały być borsuki, ale ich nie ma. Kolejna nieudana sesja, no trudno, wrócę tutaj jutro i za kilka dni i tak do skutku. No, takie życie. Pogoda wspaniała, leje jak z cebra, nie widać gór, nie widać nic, czas do domu się schować, nie ma sensu siedzieć w lesie, nawet borsuk nie chce wyjść z nory. W drodze na kolejną sesję zauważyłem ruch w krzakach. To był borsuk. Próbowałem się bezszelestnie podkraść, co okazało się być właściwie niemożliwe do wykonania. Leśna ściółka pokryta była ogromną ilością drobnych gałązek, na które ja ciągle nadeptywałem. Dodatkowo zapomniałem o wyjęciu wkładek termicznych z moich butów. Każdy mój krok powodował trzask albo skrzypienie. Ale borsuki podszedłem. Nie spodziewałem się jednak, że będą aż tak blisko. Żerowały dokładnie w miejscu, gdzie ja planowałem postawić mój statyw i aparat. Dosłownie wszedłem na nie. W pewnym momencie miałem młodego borsuka i samicę dosłownie 2 metry ode mnie. Sfilmowałem telefonem charakterystyczne lejki, które pozostały po żerowaniu borsuków. Zwierzęta ofukały mnie i oddaliły się, jednak nie uciekły zupełnie.
Coś niesamowitego. Cała rodzinka. Z 5 metrów ode mnie jeden maluch zbliżał się do mnie. Telefony mogą go filmować. Ponad rok polowań. Siedzenie w lesie. A wystarczy przyjść o odpowiedniej porze roku. Ale mnie myszki pogryzły. Dobra, pakuję sprzęt i uciekam. 20:45. A ja tu po nocach czekałem. Aj, muszę uciekać. Myszki gryzą. Dzisiaj przyszedłem tylko właściwie po to, żeby filmować, żeby mieć młodego na zdjęciu. I to wszystko. To już mi wystarczy. Marzenie spełnione. Patrzcie na to zdjęcie. Jest. To jest młody borsuk. Lub borsuczyca. Super. Mogę iść do domu. Posmarować się czymś. Bo myszki mnie naprawdę załatwiły. Jutro będę cierpiał. Dobra, oddałam się od nory jeszcze większym łukiem niż przyszedłem. Prawdopodobnie borsuki jeszcze tam sobie chodzą i dobrze niech chodzą. Myślę, że jestem już od nory jakieś 500 metrów. Idę do domu. Myszki gryzą strasznie. Marzenie spełnione. Borsuki pewnie jeszcze odwiedzę. Może i w tym roku. Na pewno w przyszłym. Chociaż nie wiem, czy te młode tutaj zostaną. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to domostwo dopiero zostało zasiedlone w zeszłym roku. Świadczy o tym chociażby tylko jedno wejście do nory, gdzie zwykle borsuki mają dwa wejścia albo więcej. Takie ewakuacyjne. A tu wszystko dzieje się przy jednym wejściu. Jutro, w ciągu dnia, jak borsuki będą spały, pójdę i wymienię kartę w kamerze leśnej. Bo myślę, że mam tam sporo nagrań borsuków, które się bawią. One się tam kutłowały przy tej kamerze. Także na pewno są jakieś nagrania maluchów. Mam też nagrania z poprzedniego razu, jak wymieniałem kartę wczoraj. I tam widać, że są trzy małe. Dzisiaj widziałem wszystkie trzy, ale bardzo trudno było filmować w tym goszczu. Ale coś się udało zrobić. Super, marzenie spełnione. Idę do domu. Obrobię zdjęcia, a my zobaczymy się niebawem w kolejnym odcinku Fotozwiadu. Do zobaczenia. Cześć!